Witajcie w świecie absurdu Lidla. Proszę Państwa, jesteśmy w centrum Warszawy i korzystając z okazji, że akurat tutaj jestem, wszedłem zobaczyć, jak są znakowane polskie produkty, czy w ogóle są w tym supermarkecie i zobaczcie, co zauważyłem. Musimy szybko działać, bo za chwilę nas wejdą, pewnie przegonią. Zobaczcie, i tutaj proszę pokazać. Biopietruszka, korzeń rósł, Polska, Holandia. I zobaczcie, jak są położone. Proszę tutaj pokazać, z góry. Tak, dwa kartony. Pyk, jeden, drugi, jeden polski, drugi holenderski, bardzo małymi literami. Ale powiedzcie mi, która pietruszka z tych jest polska, która holenderska? Dramat. Nie jesteśmy w stanie tego ogarnąć. A zobaczcie, co dalej jest. Ja jestem producentem kapusty, moi koledzy z Unii Warzyw Ziemniaczanej z Agrouni też. I zobaczcie, kapusta włoska, kraj pochodzenia, widoczny na opakowaniu, ale zobaczcie. Ona jest luzem, a pochodzenie kapusty włoskiej, której w Polsce nie brakuje, co jest? Italia, Włochy. No to kurczę jest niepojęte. Idziemy dalej, bo tu jest coś ciekawego. Widzieliście filmy mojego kolegi Filipa, który nie może sprzedać cebuli, bo nikt jej nie chce kupować, a ma cebulę normalnej jakości. I zobaczcie, co jest. Cebula żółta. Na opakowaniu widzimy kraj pochodzenia. No żeby to w ogóle było wyszczególnione, ale jaki mamy kraj pochodzenia? Tutaj gdzieś musimy sobie znaleźć. Bardzo trudno to jest dostępne, nawet teraz jak już pokazujemy. Holandia jest. Holandia. Czyli co, nie ma polskiej cebuli? Dalej idziemy i kolejny jeszcze tutaj absurd. Zobaczcie. Cebula żółta, luz. Polska, Holandia. I ktoś może powiedzieć, że polska cebula, to w ogóle karton jest po ogórkach, to nie idzie dojść do tego, co to jest. Ale mamy też inne, które mają oznaczenia i są od cebuli. Ale tu nie ma żadnego kartonu, który byłby z Polską. A jest małymi literami oczywiście Holandia, ale zobaczcie, jak ta cebula wygląda, bo to chciałem Wam pokazać. To jest cebula, która się w ogóle nadaje do tego, żeby ktoś nią handlował. Jakaś taka miękka, skóra odchodząca i zapleśniała, tak? O kalibrze, jaki tutaj powinien być, to już nawet nie ma co opowiadać, bo ta cebula się nie nadaje. Taką rzeczywistość zastajemy w sklepach. Ja nie wiem, co w tym kraju musi się zmienić, żeby ktokolwiek w ogóle starał się coś zmienić. Nadepnąć na piętę supermarketom niestety nie może minister, nie może premier, nie może żadna służba, inspekcja, bo się wszyscy boją. A mało tego, ludziom, którzy działają w Agrounii i dopominają się o odpowiednie znakowanie, często dostawcy mówią, jesteś na czarnej liście, my nie możemy od ciebie kupować. Ty masz zrozumieć, że masz się nie wpieprzać w nie swoje interesy. I tego doświadczają moi koledzy. Zobaczcie, to jest cena, jaką płacimy za to, że pokazujemy, że cebula jest nienormalna i jest źle oznakowana. To jest cena, jaką niektórzy płacą za to, że mówią, że nie ma polskiej cebuli, a powinna być, bo to nie jest zdrowe, kiedy w Polsce, w kraju, który słynął zawsze z polskich warzyw, cebuli, które są wysokiej jakości, jest kapusta włoska, oczywiście z nazwy, i jakiś idiota pisze, żeby sobie szukać na tym opakowaniu kraju pochodzenia. No zobaczcie, no są Włochy, ale niech tu ktoś to znajdzie. A dlaczego nie ma Polski, kiedy polscy producenci nie mogą tego sprzedać? To, co pokazuje ta pietruszka, to już jest szczyt absurdu, hipokryzji i oszustwa. Bo ja, będąc ministrem, bym się wstydził, że takie coś się dzieje w niemieckim sklepie na polskiej ziemi. W ten sposób skolonizowali nas całkowicie i mało tego, zrobili z nas wysypisko żywnościowe. Bo tej pietruszki bardzo bym chciał kupić polską, ale nie jestem w stanie.